A ty co tu bredzisz? Dla mnie zaproszenie? Herodzie, nie widzisz? Naprawdę nie widzisz, kogo masz przed sobą? W Przybyłowicach spotkanie opłatkowe. Od jak dawna organizujecie? Organizujemy trzecią kadencję, bo jesteśmy trzecią kadencję i to po raz trzeci organizujemy spotkanie opłatkowe. I to jest naszą tradycją. Udzielają się jak zawsze koło gospodyń wiejskich, Rada Sołecka, Straż się też pomaga, udziela nam. I angażuje się oczywiście też pani radna. W czym pani pomaga? O Boże, ja we wszystkim się angażuję. Ja powiem tak, zawsze obie my sołtysową jesteśmy takie zgrane i robimy tak, żeby wołamy swoje kobiety, nasze koleżanki i one nam pomagają. Dzięki nim to jest to, co mamy. O. No właśnie, bez nich by nie było nas. No i tyle. Na stołach znalazło się wiele smakołyków. Kto je przygotował? Właśnie panie z koła gospodyń, pani radna, pani sołtys, no i ci, co zawsze pomagają, prawda? No ale głównie właśnie panie z koła gospodyń. No i to takie właśnie tradycyjne ciasta też same pieczemy, też każda tam w miarę swoich możliwości, jak umie, tak piecze, tak? No i staramy się, no i takie właśnie potrawy, śledzik, barszczyk, pierożki, no takie tradycyjne potrawy, typowo świąteczne. Tradycją Przybyłowic są jasełka przygotowane przez zespół Perła. Czy dużo czasu potrzebujecie na próby? Jak to wygląda? No, tak jak zwykle spotykamy się zawsze w piątki na próbach. No, próbujemy już jasełka, ja wiem, no z półtora, dwa miesiące wcześniej. Co roku je wystawiamy, co roku wystawiamy inne jasełka, ale już jesteśmy w tym wprawione. Kto jest pomysłodawcą scenariusza? No, tak nieskromnie powiem, że ja. Czy musi pani zawsze wyszukać coś nowego, żeby zaskoczyć mieszkańców? Tak, i oni tego oczekują. Zawsze mówią, o super, znowu coś innego, znowu coś nowego wymyśliliście. No i to nas tak motywuje, żeby w następnym roku znowu wyszukać coś. No nie da się nie wiadomo co, no bo zawsze jest ta sama tematyka, no Boże Narodzenie, ale coś tam zawsze jest, jakaś zmiana. Zespół Perła już będzie w tym roku obchodził 12 lat swojego istnienia.